10 polskich wypraw krzyżowych. Niestety na ten temat mamy niewiele informacji, ale postarałem się wygrzebać chociaż te 10. W wieku XIII pojawiają się szczątkowe informacje o polskich rycerzach w wyprawach krzyżowych, przede wszystkim u boku węgierskiego króla Andrzeja II w 1217 roku. Wiadomo o jakiejś chorągwi księcia z Polski. Historycy do dziś toczą spór o to, kim był ten książę. Najczęściej wymieniany jest książę opolski Kazimierz. Jeżeli tak, to zapewne za sprawą jego żony Wioli, księżniczki bułgarskiej. Przypuszcza się, że doszło do tego mirażu w czasie pobytu księcia w tym kraju i na carskim dworze, a mógł tam przebywać jedynie jako krzyżowiec. Wydaje się to wysoce prawdopodobne, bo on właśnie później osadzał także templariuszy w księstwie opolskim. Organizatorem krucjat w 1222 i 1223 był książę krakowski Leszek Biały. Wspierali go książęta pomorscy Świętopełk i Warcisław, a także chówce księcia śląskiego Henryka Brodatego i władcy Mazowsza Konrada Mazowieckiego. Jedynym wymiernym efektem drugiej wyprawy było odzyskanie ziemi chełmskiej. Na krótko jednak, gdyż po roku Prusowie ponownie ją zajęli. Podobnie bez sukcesu, mimo zdobycia strategicznej osady Rajgrodu, zakończyła się wspólna polsko-ruska wyprawa przeciwko Jadźwingom. Rok 1225. Konrad Mazowiecki zaprosił do Polski krzyżaków, czyli zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Działał za namową Henryka Brodatego zamiarem ostatecznej chrystianizacji Prusów i Jedźwinów, a ze skutkiem bardzo dobrze znanym z późniejszej historii. Pierwotnie Konrad zamierzał zaprosić templariuszy, niestety nie mogli pojawić się oni na Mazowszu w odpowiedniej gwarantującej skuteczność działań liczbie. Jakby nie patrzeć, było to podjęcie krucjaty. Przy okazji zapraszam Was do gry w Meti na dwójkę. Gra poświęcona również między innymi rycerzom, także jeśli jarają Was klimaty poświęcone właśnie średniowieczu, rycerzom, mieczom, smokom, to gra na pewno Wam się spodoba, także zapraszam. Kazimierz I Opolski, książę opolsko-raciborski w latach 1211-1230 z dynastii Piastów. Otóż Kazimierz I Opolski był synem Mieszka I. Nie chodzi o Mieszka władcę Polski, ponieważ Mieszko był tylko władcą, a nie królem. Mieszko I Plątonogi był pierwszym Mieszkiem, jeśli chodzi o królów. Śmierć ojca w 1211 została Kazimierza z pewnością w pełni przygotowanego do przejęcia władzy. Zaskakujące jest, że ponad 30-letni książę był prawdopodobnie jeszcze wtedy kawalerem. Nie wiemy, kiedy dokładnie się ożenił, jednakże z faktu małoletności synów w latach 30. XIII stulecia można wnieść, że stało się to już po śmierci ojca. Równie tajemnicza jest także osoba małżonki Kazimierza. Została nią bliżej nieznana Wiola. XV-wieczny polski kronikarz Jan Długosz twierdzi, że pochodziła ona z Bułgarii. Do małżeństwa tego doszło zapewne podczas powrotu Kazimierza z pierwszej wyprawy krzyżowej, w której uczestniczył, która miała miejsce w 1217 roku. Później brał w kolejnej, o której już dziś wspominałem. Jednakże są to informacje szczątkowe, a nawet można powiedzieć, że przypuszczenia. Kazimierz II, pomorski, książę Dymiński, młodszy syn Bogusława I, księżniczki wielkopolskiej Anastazji, córki księcia Mieszka III Starego. Udział Kazimierza II w piątej krucjacie w 1217 roku jest poświadczony w źródłach i stał się bezsporny. Na Pomorzu Zachodnim ruch krucjatowy był bardzo żywy, co poświadczają roczniki kołbackie. Książę Kazimierz II wyprawił się ze znacznym orszakiem rycerstwa pomorskiego na Ziemię Świętą. Środki na wyprawę książę zdobył dzięki sprzedaży dwóch wsi klasztorowi darguńskiemu. Flota pomorska z oddziałami krzyżowców zebrała się w końcu maja 1217 roku u wybrzeży Holandii, a dotarła do Ziemi Świętej wiosną 1218 roku. Krzyżowcy brali udział m.in. w walkach o Domiettę, a po jej zdobyciu walce i obronę w 1219 roku. Pomorscy krzyżowcy powrócili z wyprawy w drugiej połowie 1219 roku. Piotr Wydrzyka Herbujanina, szlachcic ziemi krakowskiej, kasztelan, sądecki, następnie krzyżowiec. Był również właścicielem zamku w Czorsztynie i Rydrze. Zmarł w Prusach. Według niektórych źródeł Piotr Wydrzyka zbudował zamek Lemierz.
wymienione w XIV-wiecznym żywocie świętej Kingi. Położenie tej warowni jest nieznane. Bywa utożsamiane z niejakim Wyczgą, którego testament w języku polskim w opracowaniach nazywany testamentem Piotra Wyczgi z opisem dotarcia do skarbów ukrytych w okolicach Rytra zamieścił Jan Długosz w księdze uposażeń diecezji krakowskiej. Mężczyzna ten brał udział oczywiście w krucjacie. Przeczytam wam tekst Jana Długosza na ten temat. Wyczga, gdy srogi głód uciskał ziemię chełmińską, pomorską i pruską, zamierzając wstąpić do krzyżowców trzy wielkie szkuty naładowane winem, miodem, pszenicą, szperką, zbożem, masłem i inną żywnością, Wisła, lądem zaś 300 sztuk bydła, owiec, wołów, krów i koni do Torunia wysłał. Sam później, przybywszy i do zakonu wstąpiwszy, w nim życia dokonał. Przyniósł także ze sobą mnogo złota, które w górach ku Węgrom i nad Łąckim położnym kopał. Umierając miał on pozostawić wskazówki o kopalniach w górach sądeckich. Także drodzy Państwo, jak ktoś chce być poszukiwaczem skarbów, to powodzenia. Henryk Sandomierski, książę Sandomierski w latach 1146-1166. Najbardziej znanym czynem księcia Sandomierskiego jest wyjazd wraz z rycerzami polskimi w 1154 roku do Ziemi Świętej, gdzie zapragnął bronić Jerozolimy przed Saracenami. Spędził tam zapewne rok, skąd powrócił w niebie świętości. Po powrocie do Polski Henryk razem z braćmi Bolesławem i Mieszkiem III Starym podjął myśl chrystianizacji pogańskich sąsiadów. Bolesław I, Wysoki, książę śląski, wrocławski i opolski. Otóż w czasie, kiedy Władysław Wygnaniec przebywał w Altenburgu, jego najstarszy syn znalazł się na dworze króla Konrada III. Razem ze swoim możnym protektorem Bolesław wziął udział w większości ówczesnych wydarzeń politycznych w cesarstwie. W 1148 roku pojechał razem z władcą Niemiec do Palestyny na drugą wyprawę krzyżową, podczas której zwiedził m.in. Konstantynopol i Ziemię Świętą. Konrad III zmarł w 1152 roku, nie zdoławszy zapewnić rodzinie Władysława powrotu do kraju. Jego następcą został energetyczny bratanek Fryderyk I Barbarossa, na którego służbę niemal od razu wstąpił Bolesław. Pierwszymi krokami nowego niemieckiego władcy nie była jednak pomoc dla wygnańców politycznych z Polski, a umocnienie własnej władzy i zorganizowanie wyprawy po koronę cesarską do Rzymu. W wyprawie oczywiście wziął udział Bolesław I Wysoki. Dzierżko, rycerz z Chotla, fundator kościoła i klasztoru Norbertanek w Busku, brat biskupa Płockiego Wita z Chotela. W drugiej połowie XII wieku rycerz Dzierżko był właścicielem części Buskiej Osady, na terenie której około 1166 roku fundował kościół. W latach 80. lub 90. XII wieku wspólnie ze swoim bratem biskupem Płockim Witem, rycerz Dzierżko, ufundował trzy klasztory należące do linii stachowsko-wrzeskiej. Jednym z nich była powstała w osadzie Busko-żeńska filia ufundowana przez biskupa Wita. Jak widzicie, był on bardzo przywiązany do kościoła. Dla fundacji Buskiego konwentu około 1190 roku Dzierżko, wyprawiając się na trzecią krucjatę, sporządził zachowany jedyny w swoim rodzaju dokument – testament. Pierwszy w Polsce. Rycerz wyposażył w nim klasztor Norbertanek w Busku, a równocześnie nakłonił żonę, by sama wstąpiła do tego klasztoru. Dzierżko przekazał w nim klasztorowi 10 wsi, cały swój majątek i wyruszył na bitwę o wiarę. Jaksa Gryfita, możnowładca małopolski, krzyżowiec i fundator klasztoru Bożogrobców w Michowie. Otóż tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Mało tego, część historyków uważa, że jest to ta sama postać co Jaksa z Kopanicy, który w 1145 roku poślubił Agapię, córkę Piotra Włostowica. Otóż no, nie wiadomo do końca, jak to z nim było. Wiemy, że bardzo wspierał kościół Bożogrobowców w Miechowie oraz udzielał się w świętych zakonach. W 1162 roku wyruszył w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, z której powrócił po roku, przywożąc ze sobą Marcina Gala, kanonika zakonu Bożogrobowców. Wtedy to właśnie ufundował owy klasztor. Był też ofiarodawcą licznych majątków dla klasztoru benedyktynów oraz klasztorów Norbertanek w Krzyżanowicach. Być może był także fundatorem tego ostatniego. Brał aktywny udział w życiu politycznym, uczestniczył w zjeździe możnych w Łęczycy. Miał również uczestniczyć wraz z synem w spisku przeciwko księciu Bolesławowi Kędzierzawemu.
Na koniec przypominam Wam o grze Metin 2. Link macie w opisie. Link znajduje się w opisie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz Światowa Historia, o której możecie się dowiedzieć nieco więcej o historii, między innymi o wyprawach krzyżowych. Zapraszam Was, trzymajcie się. Cześć!